Dokładnie rok temu wrzuciłam swój pierwszy film i dlatego postanowiłam, że to właśnie jest ten dzień taki rocznicowy i że zrobię jakieś coś dobrego. Prawdopodobnie, czy powinien to być tort, ale ja nie lubię tortów i tak, jestem tym człowiekiem, który nie lubi tortów. Nie lubię tortów i postanowiłam zrobić coś innego, więc wymyśliłam, że zrobię takie mini serniczki i dzisiaj Wam pokażę, jak je robię, chociaż nie umiem. Ale to będzie takie bardzo spontaniczne i mam nadzieję, że to wyjdzie w ogóle, ale pokażę Wam, jak je robię, a w międzyczasie chciałabym z Wami porozmawiać i porozmawiać o YouTubie tak naprawdę, a właściwie o YouTuberach, którymi się fascynuję i w ogóle. Zapraszam! Bo właśnie mi się zagotowała woda na żelatynę i muszę ją rozmieszać i dlatego tak, wybaczcie. Więc będziemy robić serniczki, takie mini serniczki. Tu mam blachę, to czarne i takie silikonowe foremki do muffinek. Banany, trzy banany są. Rozpuszczoną, a tego nie widzicie. Rozpuszczoną galaretkę brzoskwiniową. Brzoskwinie z puszki. Tu może gdzieś bardziej postawię. Serek, taki twarożek 240 ml, 240 gram, no tam jeden pieron. Tylko mam taką ściągę, już nie wiem. Twarożek taki, wiecie, nie taki sernikowy, tylko taki zwykły, naturalny. Cukier do tego, bo to on jest tak tutaj na wszelki wypadek. Będę po prostu kosztować. Dużo miseczek mam, bo jak widzicie, nie jesteśmy w kuchni, tylko w dużym pokoju. Dlatego, że w kuchni nie mam miejsca w ogóle, jak postawić kamery. Tu mam też ciasteczka, bo będziemy robić ciasteczkowy spód. I z ciasteczkowym spodem będzie troszkę problemu, bo nie mam masła, ale to nic. Więc sobie tutaj tą żelatynę. Aha, i jedną łyżkę żelatyny rozpuszczono w ciepłej wodzie. Nie mam pojęcia, czy tyle wody wystarczy, ale się rozpuściło, więc mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to mi się nie zrobi takie, wiecie. Teraz będziemy rozciapciwać banany. Będziemy to robić ręcznie, bo muszę mieć czas, żeby Wam poopowiadać o tych wszystkich rzeczach, co Wam chciałam poopowiadać. Więc będę je rozciapciwać ręcznie. Tu sobie je rozciapciam. Trzy banany. Nie wiem, zobaczymy może. Banany powinny być takie bardzo miękkie, ale ja mam takie bardzo zielone, więc wiem, że będzie mi się to ciężko robić. Wiecie, że pierwszy odcinek też właśnie był tu, tylko troszkę tam dalej, bo wcześniej kręciłam tu. Ale tu jest za ciemno i już nie kręcę tu, a nie mam śmietnika. Ta miseczka będzie śmietnikiem i schowamy ją, żebyście nie musieli patrzeć na śmietnik. I rozciapciujemy. Dobra. No to tak, o YouTuberach. Jak zaczynałam księgarkę, jak sobie chciałam zacząć księgarkę, to właściwie nie wiedziałam, że jest coś takiego jak booktuber. Ja wiem, że wychodzę teraz na ignoranta, ale nie wiedziałam, to jest śmieszne. Nie wiedziałam, więc chciałam być youtuberem. Tak sobie oglądałam innych youtuberów i mówię, skoro Paulina Mikuła może rozmawiać o języku polskim, a Karol Paciorek o takich różnych innych rzeczach, to ja też mogę sobie zrobić swój program, nie? W końcu studiowałam to dziennikarstwo jakieś. Takie, coś tam. No i chciałam sobie zrobić, mówię, a że mogę zrobić o książkach, no bo przecież jak tak dużo czytam i pracuję w księgarni, to jest ciekawe. Powinno być ciekawe. No i właśnie tak to było z tym moim youtuberowaniem, że chciałam być youtuberem. I jeżeli chodzi o trójkę moich ulubionych youtuberów, ja zawsze bardziej skupiałam się na tym, jak oni robią to. Na przykład nigdy nie oglądałam let's playerów, bo wolałam sama grać w gry. Poza tym zawsze było mi smutno, że oni mogą grać w te gry, a ja nie chcę za tą grę i nie mogę sobie jej kupić, tylko muszę oglądać, jak oni w nią grają. I było mi przykro. Dlatego nie oglądałam.
Moim ulubionym youtuberem jest Ryan Higa. Ryan Higa i kanał jego nazywa się Niga Higa. I on ma kanał taki komediowy z Azjatą. W liceum miałam taką fazę na Azjatów, więc... No i bardzo mi się podobał ten jego kanał. I do tej pory mi się podoba. Oglądam wszystkie odcinki i bardzo fajnie jest, bardzo lubię oglądać te odcinki. I później, bo to w liceum było tak, jak zaczęłam oglądać właśnie Ryana. I takie dwie dziewczyny z Kanady, które też robiły takie bardziej filmowe te filmy, kręciły teledyski do różnych tam takich... No i to była Nanalu i Mika Kitty. I jak sobie wpiszecie w YouTube'a Sail od Avolnation, ta psyka taka... Sail! To wyskakuje właśnie ich teledysk, które one dwie nagrały. Bardzo mi się podobało, one zawsze miały taką puentę dziwną w tych swoich filmach. To dla mnie były takie jakieś właśnie krótkometrażowe opowiadanka. I trzecią osobą z takich youtuberów zagranicznych jest Jenna Marbles. Ona siedzi przed kamerą i gada głupoty. Tak ogólnie mówiąc. I tak ją długo oglądam i jakoś to była jedna z pierwszych youtuberek, którą oglądałam, że dalej ją oglądam. Jeszcze jeden banan mi został, a już powiedziałam o trzech youtuberach. No ale to byli youtuberzy zagraniczni. YouTube'a polskiego oglądam krócej niż zagranicznego, bo właściwie pierwszą rzeczą, jaką oglądałam, to byli Lekkostronniczy. Od czasu do czasu bardzo ich oglądałam. Więc to był pierwszy taki kanał, który oglądałam. No później zaczęłam oglądać tych wszystkich takich znanych. No i dobra, ale trzech takich największych youtuberów, znaczy największych, takich youtuberów, których oglądam, nie, których bardzo, bardzo, bardzo oglądam, polskich. No to pierwsze co to jest GF Darwin. Ja ich uwielbiam. To jest takie moje poczucie humoru. Dobra, co? Dobra, zrobiłam. Faroszek. Proszę bardzo. Bła, bła. W ogóle jaka to jest głupota, że w tych filmach wszystkich kulinarnych oni wszyscy mają wszystko w osobnych tych miseczkach. Wiecie, ile tego jest potem zmywania? Ja też z ciężkim sercem to wszystko tu rozkładałam do tych miseczek. Ja wiem, że to ładniej wygląda, ale... Ale... Kto to będzie wszystko potem zmywał? Ja nie mam zmywarki. Że wiem, że ja to będę zmywać, ale to wcale mi się nie uśmiecha. Tu szybko banan, zanim szczernieje. No widzicie, widzicie? Czemu ja tego tu od razu nie dałam? Pięć. Dobra, może wystarczy. Pięć. Będziemy się martwić. O, i teraz skosztowałam i trzeba trochę cukru. Może ja bym to widelcem mieszała. Cukru! Ja nie lubię słodkich rzeczy bardzo, więc cukru dam raz. Dwa. Trzy. Jak Korwin. Trzy. A cztery. Dajmy. Dobra, wezmę to widelcem, rozmieszam. Spód powinien być z ciasteczek. Takich, ja mam takie ciastka. Ten. Owsiane. Co? Wrzucę sobie do blendera. 3 sekundy i po sprawie. Zrobię to w tej. Tu był twarożek i to się jeszcze tam tu doda, ten twarożek z brzegu. Jak już mówiłam, nie mam masła, więc dodam troszkę tej masy. A nie mam pojęcia, co robię w ogóle. No i trzecia osoba. To co ja tu dam? A nie, druga jeszcze nie było. Właśnie a propos zapytaj beczkę. No to Krzysztof Gonciarz.
Ale ja wolę te jego bardziej takie vlogi i tą całą resztę. Te filmy, które teraz robi dla Intela. Zapytaj Beczkę. Nie lisz. Zapytaj Beczkę i te inne takie komediowe Mądrość Ludów też oglądam, ale tamte bardziej wolę. Po prostu. Czy do tego trzeba cukru? Nie, bo to już cukrowałam. Ja sobie zobaczę. Dobre. Dobra. To już mamy. Teraz będziemy kroić to. Brzoskwinię z puszki. W ogóle brzoskwinia z puszki jest straszną rzeczą, która jest bardzo dobra, ale której nie da się... Teraz śliska. Jak może być taka śliska? W kosteczkę kroimy, bo będziemy ją dodawać na samą górę do brzoskwiniowej galaretki. Gdybyście się nie domyślali. Dobra, to powyciągam. Trzeci youtuber, bo mamy tak, GF Darwin, Krzysztof Gonciarz. I trzeci to jest Cybermarian. Kojarzę go z tych polskich megamiksów. No i jak z tego to myślałam, że to taki, nie wiem. Ale później jak zaczęłam oglądać Cyberinfo, które oglądam już zawsze, każde Cyberinfo oglądam, to po prostu podziwiam go za to, że ma tyle pomysłów i tak właśnie fajnie filmowo to wszystko realizuje, nie mając aż takich ekipy czy Randala, który tam zawsze ze wszystkimi pomaga. Znaczy czasem ma, ale no w Cyberinfo to głównie sam próbuje coś robić, nie? I bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Kiedyś chciałabym też tak umieć i tak robić, żeby to było ciekawe. Albo tak jak właśnie Nika Hika. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć o polskich booktuberach, których oglądam. Bo jak już Wam mówiłam, jak zaczynałam księgarkę, to nie miałam pojęcia, że jest coś takiego jak booktube. Mówię, no to będę sobie robić o książkach, przecież to będzie ciekawe. Wiedziałam, że jest dużo blogerów książkowych, to wiedziałam. Ale myślałam, że na YouTubie jest tego mniej. No i potem się okazało, że jest tego tyle, że o matko i córko. I teraz tak, tu sobie rozłożyłam mafinki, to do mafinek, i będę tam na sam spód dawać, ugniatać pewnie ciasteczka, żeby taki spód się zrobił. I kanały booktube'owe, które oglądam, polskie, bo zagranicznych nie oglądam. To są trzy, oczywiście trzy. Oglądam więcej, ale trzy moje ulubione. To Esa czyta, bo jest to pierwszy kanał booktube'owy, który oglądałam. Pierwszy kanał o książkach, który oglądałam. Esa ma podobny gust do mnie. Znaczy może niż do takich głupkowatych książek, jak ja czasem. Nie głupkowatych, tylko takich dziwnych. Ale podobają mi się te książki, o których ona mówi. I mówi tak strasznie zwięźle. Ja też bym chciała mówić zwięźle i tak do tego dążę, ale często te moje odcinki są tak rozwleczone, a ja staram się mówić tak, wiecie, konkretnie, bo wiem, że ktoś wszedł i może niekoniecznie chce mnie oglądać, tylko chce chce się czegoś dowiedzieć o książce. No to nie będzie słuchał moich wywodów takich, wiecie, takich właśnie. Tylko chcę szybko i do domu. Czy kupić, czy nie, o czym jest, czy fajna. No i właśnie podobnie drugi kanał, Wielki Bóg. Też bardzo lubię i też właśnie autorka ma podobny gust do mnie. I trzeci kanał polski to jest P42. Bo autor interesuje się fantastyką, ciekawie bardzo mówi. No jest to jeden z niewielu kanałów booktube'owych, gdzie autor sam nawiązał ze mną kontakt i na przykład ma mój fanpage na Facebooku polubiony, zawsze tam coś skomentuje. I to jest bardzo miłe, bo ja się trzymam tak na uboczu bardziej, bo wydaje mi się, że
się mniej znam niż oni wszyscy, znaczy, że mniej się obracam w tym środowisku BookTube'a i takim się czuję nowicjuszem dalej, więc tak się nie wychylam za bardzo, bo co ja tam mogę wiedzieć. No, tak właśnie sam z siebie i to jest bardzo miłe, jest mi bardzo miło i tak właśnie polecam też. Te wszystkie kanały, o których mówię, o, tu mi się mało to porobi. Te wszystkie kanały, o których mówię, będziecie mieli podlinkowane w opisie oczywiście i zapraszam Was, żebyście sobie obejrzeli. Teraz będziemy do tego wlewać to. I tak myślę po takiej małej łyżce. Znaczy, tak, jedna taka płaska łyżka. Będziemy dawać to. Brzoskwinie. Czyli galaretka. Galaretka już jest zimna. Jeszcze nie stężała. Będziemy wlewać. Będziemy wlewać powoli, żeby się to nie wymieszało. Mam tylko nadzieję, że to doniosę do lodówki. Tu mi dużo zostało. A resztę wlejemy tu. Powiedz. Z tej strony będzie ładniej. Ale to jest brudno. Dobra, to takie resztki. To sobie zjem. I tyle. I mam nadzieję, że Wam wszystko powiedziałam. Bo już się pomyliłam, bo pogubiłam, co chciałam powiedzieć. Wsadzę to do lodówki. I później Wam pokażę, czy było dobre. Do lodówki, no nie wiem, do końca dnia. Tak sobie myślę. No to pa, pa. I pokażę Wam jeszcze później. Idziemy do lodówki. I teraz na szybko Wam pokażę, co wyszło z moich mini serniczków. Tak się prezentują. Werdykt jest taki, że w smaku są dobre. Ten spód troszkę jest taki miękki, mógłby być jednak z masłem i wtedy byłby ok, pewnie. Ale jest dobry, tylko konsystencję ma taką, ale trzyma się. To tyle moich kulinarnych popisów, a ja Was zapraszam na jutro na 18:00.